Iwona Michałek od lat przemierza drogi Polski i Europy na motocyklu, który prowadzi samodzielnie. Celem ostatniej wyprawy motocyklowej na Ukrainę było m.in. porządkowanie cmentarza w Brodach, gdzie jest pochowanych przeszło 2000 polskich żołnierzy. Każda z mogił otrzymała biało-czerwoną wstążkę. Wyprawa odwiedziła również ruiny polskiej twierdzy w okopach Świętej Trójcy nad Dniestrem. Ma pani nietypowe hobby. Jeździ pani na motorze i raz w roku całą grupą udają się państwo na wycieczki motorowe. W tym roku byli państwo na Ukrainie. Tak, byliśmy na Ukrainie. Wyprawa była na przełomie maja i czerwca. Celem naszym był cmentarz w Brodach. Jest to miasteczko około 30-tysięczne na Ukrainie, gdzie leży przeszło 2000 polskich żołnierzy z wojny 20 roku, 20 wieku. I cmentarz ten jest absolutnie całkowicie zarośnięty krzakami, lasem. I naszym celem było przywrócić ten cmentarz do świadomości nie tylko miejscowej ludności, ale także Polaków. I tam przez 2 dni pracowaliśmy fizycznie, karczując las, krzaki i przywracając jakby pamięć tym ludziom. Czyli można powiedzieć, że była to wyprawa w pewnym sensie patriotyczna. Tak, rzeczywiście. Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom Wschód-Zachód, tak się ono nazywa, do którego ja należę, co roku organizuje wyprawy motocyklowe szlakami Polaków, najczęściej na wschodzie. Na wschód lubimy tam jeździć. Jest tam naprawdę co zobaczyć i przypomnieć obecność Polaków tam, gdzie mieszkali kiedyś. Iwona Michałek razem z innymi motocyklistami podróżuje już od lat w różne dalsze i bliższe zakątki, często łącząc pożyteczne z przyjemnym. W zeszłym roku cała grupa osób wybrała się na trudną wyprawę do Turcji, gdzie Iwona Michałek była jedyną kobietą prowadzącą samodzielnie motocykl. To pierwsza wyprawa. W zeszłym roku państwo byli w Turcji. Tak, byliśmy aż w Turcji. Była to wyprawa bardzo, bardzo trudna, dlatego że przebyliśmy 11 krajów. Turcja była tym docelowym krajem. Tam odwiedziliśmy Adampol pod Stambułem, polska wioska, ale byliśmy też w Mołdawii, na Ukrainie oczywiście, w Bułgarii, Rumunii, przejechaliśmy Grecję, Albanię, polecam, piękny kraj, i przez Węgry wróciliśmy do Polski. Jako ciekawostkę chyba możemy tutaj dodać, że była pani jedyną kobietą na motorze, samodzielnie prowadzącą oczywiście, bo kobiet było więcej. Tak, tak, ta wyprawa była bardzo duża, było 90 motocykli, przy czym rzeczywiście byłam jedyną kobietą prowadzącą motocykl i szczerze mówiąc, była to wyprawa trudna, dla mnie, dla kobiety szczególnie, bo nawet dla mężczyzn była trudna. No i jestem szczęśliwa, że udało mi się przejechać. Wracając do tego roku jeszcze, tutaj do wyprawy na Ukrainę, ilu państwo tam pojechało? Jaka to była grupa? W tym roku była grupa 37 motocyklistów, w tym były 2 kobiety, ja byłam jedną z tych 2 prowadzących motocykl. Oprócz tego z nami pojechały jeszcze 2 busy, dlatego że trzeba było przywieźć sprzęt do karczowania tego lasu. Bardzo aktywnie nam pomagała Polonia, bo tam Polacy mieszkają. Pomagali nam w tych naszych pracach. Miejscowy ksiądz proboszcz Polak też nam zorganizował sprzęt, więc ta wyprawa na Ukrainę była wyprawą tak czysto roboczą, o tak mogę powiedzieć. Wszystkie wyprawy motocyklowe organizowane są przez stowarzyszenie, które nie tylko razem spędza czas, ale także zbiera pieniądze, które przeznaczone są na stypendia dla polskiej młodzieży ze wschodu. Przybliży nam pani może troszeczkę bardziej, czym to stowarzyszenie się zajmuje, bo zapewne jest tutaj jakaś pasja, jazda motocyklem, prawda? Ale nie tylko.
Nie, nie tylko. Oczywiście motocykle nas łączą. Do stowarzyszenia należą ludzie z całej Polski, nie tylko z Polski. Mamy też członków z Niemiec, oczywiście Polaków tam mieszkających. I trochę się zajmujemy taką działalnością charytatywną w tym stowarzyszeniu, a mianowicie stowarzyszenie funduje stypendia młodzieży ze wschodu, Polaków ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy najwięcej. W tym roku mamy 12 stypendystów. Na te stypendia zarabiamy w różny sposób. Między innymi również organizujemy bal charytatywny. Charytatywny był to już trzeci bal w tym roku. No i na tych wyprawach również organizujemy różnego rodzaju zbiórki, no żeby ci młodzi ludzie, ci Polacy, którzy tam zostali, mogli u nas studiować, bo jest im bardzo ciężko. Jeszcze takie pytanie zadam, jak jadą Państwo tam kolumną 36, a może i więcej motocyklów, widać jakiś respekt ze strony kierowców? No, my nie jeździmy nigdy... A może strach? My nie jeździmy nigdy taką wielką grupą. Grupa na przykład 36 motocyklistów została podzielona na kilka mniejszych grup. W takim jednej grupie małej to od 8 do 10 motocykli. Bo tak mówią przepisy prawne, jeżeli jedzie większa grupa niż 10 motocykli, to powinno już być zgłoszone na policję, na milicję, na miejsca, gdzie się udajemy, więc chcemy tego uniknąć, dlatego się dzielimy na mniejsze grupy. Rzeczywiście no, zdziwienie, zainteresowanie wzbudzamy, jak zajeżdżamy dużą grupą i parkujemy gdzieś na rynku, to bardzo często trzeba młodzież przewieźć na motocyklu, dzieci, panie zsiadają, chcą być też przewiezione. Robimy takie rzeczy, bo to cieszy, ludzie oglądają, interesują się, jest to ciekawe. Dobrze, a teraz wyprawa za rok. Gdzie Państwo się wybierają? A za rok wybieramy się też na wschód, oczywiście. Mamy zamiar pojechać bardzo daleko, może nawet na Krym. Są takie plany. Myślę, że zostaną zrealizowane. Zresztą w tym roku nasze stowarzyszenie, członkowie naszego stowarzyszenia, kilka motocykli, bo to już nie była taka duża grupa, byli nad Bajkałem, więc ja akurat nie byłam, ale na Krym się w przyszłym roku wybieram.